Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Troczek, a oto jest kolejny odcinek z Elsword NA na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Ze mną w drużynie jest Trzetek na postaci Blume i to jest jeden z moich widzów. Mam nadzieję, że dobrze będziemy się bawić. A teraz postarajmy się pokonać paru, przynajmniej wrogów, na tej mapie, jaką jest Burnt Forest, pierwsza mapa w Lanoxie. Mam nadzieję, że odcinek wam przypasuje. Gramy sobie dzisiaj Changiem TT. Przyznam, bardzo, bardzo, bardzo dawno nim nie grałem. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Maną, jak widzicie, nie posiadam zbyt dużo, ale na szczęście mamy nasz ostrzał. Miejmy nadzieję, że w taki ogarnięty sposób zorganizujemy sobie... O Boże, czemu musiałeś być w powietrzu? Zorganizujemy sobie pociski, którymi nasza postać będzie strzelała do naszych przeciwników. Dzisiaj środa, środek tygodnia. Ładnie nawet powiedziane. Dobra, ostrzał się. Przyznam, muszę bardzo, bardzo mocno nauczyć się tej postaci. Bo jak widzicie, także u mnie ona partycypuje w evencie. A skilla to tak chyba wiecie. Jest tyle, co kot napłakał. Jedynym changiem, jakim potrafię normalnie grać, to jest DC. Jak większość z was już wie o tym. Ale widać tutaj... Ojej, strasznie wolna u mnie jest ta postać, szkoda. No, strzelaj mój Changu. Może te parę świnek uda ci się pokonać. Dobrze, że tutaj strzały się nie kończą. Ale najbardziej mi się podoba tylko to, że Chang może z siebie zrobić pocisk. Znaczy, nie pocisk, tylko... czołg. Te pociski, które wystrzeliwuje, one naprawdę... za każdym razem, gdy je widzę... są... rozbawiają mnie po całości. Tutaj wezwiemy sobie ostrzał na tego Changa. Jeżeli macie jakieś ciekawe requesty, zachęcam do pisania w komentarzach. Chciałem tylko was poinformować, że o większości requestów pamiętam, więc... znaczy pamiętam. Za każdym razem sprawdzam, jakie requesty dawaliście mi. No aktualnie nie jestem w stanie ogarnąć sobie niczego. O nie, nie w tym miejscu powinien być ostrzał. Kurczę. No cóż, trudno. Wyślijmy ten ostrzał. Wiecie co? Będę musiał chyba skilla troszeczkę pozmieniać, ponieważ ten skill by mi się bardzo, bardzo przydał. Kosztuje prawie co ten. Mogę go zdjąć? Załóż ten. Mam nadzieję, że założyło się w ostatniej chwili. Chociaż i tak pewnie nie będziemy mogli z niego skorzystać. Względu na to... nie, w ogóle się nie założył. Teraz też się nie założył. Dobra, wiecie co, olejmy to. Przecież ja tu zaraz zginę. Dobra, w tym miejscu może być ostrzał. Okej, życie zbierzmy sobie. O! Strzelaj, Changu. Dobra, tam 3 minutki 53 sekundy. Mam nadzieję, że dobrze tydzień wam mija. Jakąś skrzyneczkę tutaj mamy. Zobaczmy, co tam ciekawego. Hidden Flare Cannon. No akurat mam ułożony troszeczkę lepszy. Założony, nie ułożony, troczek. Troszeczkę lepsze działo mam założone. Ładny, nawet ładny fix efektem, random efekt. No, awakening time plus 10,5% to jest, no przyznam, nie mało, gdzie ogólnie moja postać ma 24% na to, więc tak nie sporo. Maximize i krytyka założone. Cieszę się, że w ogóle udało mi się ogarnąć taki strój, czyli Chunk Promotion Top Piece wersja druga, żeby miał, bo bardzo ładnie wygląda w nim. Dlatego jeszcze Hamel Camp Muffler. Oj, to z dawnego eventu było. Kurczę, jak ja dawno tego nie widziałem. Znaczy, nie widziałem.
nie widziałem tego eventu, może tak, ładniej to nazwijmy. A jeżeli macie jakieś ciekawe requesty, których no chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu, a na przykład dawno danych postaci nie było na kanale, to zachęcam do pisania tego w komentarzach. I oczywiście, jeżeli ktoś chciałby dołączyć na Discorda mojego, to sposób jest bardzo łatwy do dołączenia, mianowicie wbijacie w link na fanpage'a, który jest w opisie pod wpisem przydatne linki. Piszecie do mnie tam wiadomość prywatną, a na tą wiadomość ja wam odpisuję, że spoko, nie ma sprawy. Proszę was tylko o zapoznanie się z regulaminem, no i wysyłam wam zaproszenie. Wierzę, że taka forma wam się będzie podobała. Przepraszam, czy... A, bo ja miałem ten skill założony, o mój Boże, nawet nie zauważyłem, wiecie? Dobra, trudno. Leć, proszę tu. Dobra, tutaj ten ostrzał, nawet w pytkę. O nie, świnia mnie chciała zjeść. Świnia chciała mnie zjeść na śniadanie. Chociaż, czy to jej śniadanie? Tego akurat nie możemy stwierdzić, możemy jedynie przypuszczać, że troszeczkę już tutaj siedzi sobie. Ten ostrzał według mnie jest naprawdę przydatnym ostrzałem, nawet jak na takie niskie poziomy. Co do kombosów, no to będziemy musieli się mocno postarać, znaczy przynajmniej ja będę musiał się bardzo mocno postarać. Nie jestem pewien co do Cannon Prison, będziemy mogli sobie go teraz wypróbować. A co to jest? Bombic Artillery, a to dopiero na 90 poziomie. ZZXX, no dobra, ZZXX. A no dobra, czyli w ten sposób możesz strzelać jakoś tak fajnie. Dobra, XX. Dobra. O! Tutaj się jakoś odbił nam nasz kolega. Co robi ten skill, powiedz mi. Ła! Zamyka jakby przeciwnika w takiej klatce. Czekajcie, bo ja tutaj przeciwników nie widzę. I nie pozwala im się wydostać. No to całkiem w pytkę. O, tutaj też możemy... wiecie co? Ciutkę dalej może być nawet i tutaj. No co jest? A, bo tutaj przeciwnik był, nawet nie zauważyłem. Dobra, jeszcze jednego moba musimy pokonać. Tutaj się już przyłożymy. Ła! Dobra, Chang tutaj widzę mocno się wczuł. A wy jak często gracie tym Changiem? Mnie bardzo ciekawi jego trzecia ścieżka. Trzeciej klasy, znaczy no trzecia klasa mnie jego bardzo, bardzo interesuje. Jestem ciekaw, jak mi ogólnie pójdzie granie nią. Zapewne jak wejdą 7 marca na NA, to wtedy zrobimy sobie automatycznie streama tego dnia. Nie wiem, to jest chyba środa, jeżeli nie będę miał jakoś zawalonej środy. Aha, musiałem zeskoczyć tutaj, serio, ziom. To automatycznie zrobimy sobie streama z NA, ogarniając te klasy, tylko że wiecie, będę musiał automatycznie do tego czasu ogarnąć 99 poziom. Ale sądzę, że to nie będzie dla mnie problem, ponieważ już teraz 3 poziomy nabiliśmy. Więc potencjał co do nabicia 99 poziomu jest większy, ponieważ nie dość, że mamy 50 punktów w expa dane, to na dodatek... O, 1000 komba nawet. Udało się wyciągnąć. Ja cię kręcę, chyba pierwszy raz na tej postaci mam to. Potencjał mamy dużo do zrobienia tego. 50 punktów RP jest w expa wrzucone. Więc powinniśmy mieć bardzo, bardzo, bardzo duże szanse na zrobienie tego, na zrealizowanie naszego celu. O nie, czemu go odsunąłeś? Ale dobra, to była moja wina, ponieważ w złym miejscu ustawiłem sobie postać. Dobra, strzelaj, kochany. O, goty, Heroic Invitation nawet dostałem. Zobaczymy, czy pójście na Gate of Darkness, chciałem powiedzieć Heroic, Gate of Darkness, da nam
odpowiednio dużo expa, ile potrzebujemy. Mamy, no potrzebujemy tak naprawdę zaledwie 6,2% do nowego levela, ale chcielibyśmy troszeczkę szybciej to ogarnąć. Dobra, tutaj Siege Shelling. Raz, dwa, trzy i teraz zamieniamy się w czołg. Nasze pociski są trochę mocniejsze. Dobra. O, tutaj uderzenia Aina są naprawdę srogie. Więc tutaj nie mogę się chyba jak na razie z nimi mierzyć. Ten buffik, który tutaj wrzuciłem, to on się nazywa Tactical Field. Daje super armor, damage reduction, attack power increase i magic power recovery. Więc no, całkiem w pytkę. Kolejny ostrzał od nas leci z nieba. No, rzućmy sobie po raz kolejny to. Możemy postarać się zamknąć przeciwników w jednej tutaj tak jakby arenie. No, strzelaj. Teraz poproszę mocniejsze pociski. One są troszeczkę wolniejsze, ale według mnie... dobra, już dziękuję. A, tu jest ostatni mob. No to możemy uruchomić znowu ostrzał z góry i zakończyć Gate of Darkness. Ojej, przy okazji... Awakening nam się skończył, więc można powiedzieć, że idealnie w czas. Kolejny level, mamy już 75. Spodnie i rękawiczki są nam niepotrzebne. O, tutaj mamy jakieś plus 8 działo, dobrze. Tutaj coś ciekawego. Nie, tylko strój na zmianę klasy. A, drugą zmianę klasy. Okej, 6 heroików, wow. To całkiem sporo, możemy wejść dwa razy aż na tą postać. Pewnie większość zdziwi się teraz, ale ja na tym Changu mam alchemika. Mało się znam co do alchemika. Ale jeżeli jest tutaj ktoś, kto ogarniałby bardziej temat, to prosiłbym, żeby się do mnie odezwał. Tak, ponieważ to według mnie będzie fajne, nowe doświadczenie. Przy, wiecie, ogarnianiu tego nigdy jeszcze nie robiłem alchemika, a chciałbym się nauczyć. Wiecie co, mamy dopiero 13 minut odcinka. Możemy zrobić sobie jeszcze raz Burnt Forest. Jak tam stoimy ze statutem? 97% durability naszego ekwipunku. Zgoduję całego? Nie. Jeszcze góra stroju, spodnie i rękawiczki trzymają się ciut lepiej. No, nawet mam 18 wskrzeszeń. Co do skilli. Hyper, no, może mnie interesować. Najbardziej mnie interesuje Bombing Artillery i Heavy Field. Sądzę, że te skille naprawdę pomogą mi przy dalszej zabawie. A co do builda na, można powiedzieć, no, resztę postaci, to jeżeli możecie i znacie się, żeby był dobry i sprawny, na 9 skilli, tak? Na 9 slotów, sprawny build, no, jeżeli możecie, to podzielcie się nim. Byłoby mi bardzo miło. Tutaj rzucimy sobie po prostu zwykły ostrzał. Ła! Chang widzę za każdym razem. Bardzo mi się podoba, jak on się wczuwa w te wszystkie swoje uderzenia. O nie, on zamraża! I dodatek lata w powietrzu. Więc moje, można powiedzieć, pociski nic tutaj nie dają. Ja tutaj mam zwierzaka. Mam, ale nic on niestety nie daje. Wystrzel te pociski, Changu, które masz w zapasie. Oj, możemy jechać dalej. Tutaj widzę, mój widz naprawdę już zaczyna porządnie ogarniać tą postać. Więc... zgaduję, że w przyszłości, jeżeli będę potrzebował pomocy od niego na nawet wyższych poziomach, to pewnie będę mógł na niego liczyć.
O, to było nawet ładne. Chociaż... Oj, kurczę, chciałem kliknąć F, a nie R. Praktycznie o przyciski obok siebie, ale no cóż. Moja wina. Muszę teraz się zadowolić tym, co mam. O! No, 200 tysięcy za jednego hita. To nie jest tak mało. Przynajmniej według mnie. O nie, jeszcze jedna świnka została. Świnko! Aha, ty w ten sposób ładujesz pocisk. Dobra, warto dowiedzieć się czegoś nowego. I jeszcze tu. No dobra, jaki, jako taki tam ostrzał poszedł. O nie, nie mam w ogóle strzał. Znaczy nie mam kul. Nie mam pocisków moich. O nie, to oznacza tylko jedno. Że potrzebujemy Awe Kinga. Tak, potrzebujemy fever, tej gorączki, żeby nasza postać zamieniła się w troszeczkę chyba mocniejszą jej wersję, żeby mogła na spokojnie ogarnąć resztę przeciwników, bo jak pewnie zauważyliście, jak ma ten Awakening uruchomiony, to pociski niebieskie, z tego co zauważyłem, chyba się nie kończą. Ale zaraz sprawdzimy. No bo to nie jest coś, co wykorzystuje chyba pociski. Ale no dobra, weźmy to. Tak, pociski te nie są zmarnowane. Znaczy wykorzystywane prędzej, powinienem powiedzieć. A tylko te żółto-czerwone. Dobra, rzuć mi teraz ten ostrzał, on naprawdę przyda się. Gdybyśmy mieli pojedynkę robić wściekłą matkę świń, to na pewno pomogłoby nam. I to naprawdę sporo. Najbliższy live'ik, jaki planuję zrobić, bo widziałem, że pytacie się o takie rzeczy, to jest ta sobota, ojeju, nie wiem, który dzisiaj mamy, 27, kiedy ja to nagrywam. Czekajcie, teraz szybko sprawdzę, to będzie 3 marca, jeżeli się nie mylę, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to spotkamy się na żywo. Mam nadzieję, że wpadniecie. A na ten moment ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność na tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, no i oczywiście suba, by nie przegapić kolejnych odcinków. Ja byłem Troczek, ze mną był jeden z moich widzów, Trzetek. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.